10. Gilbert Schaffner. Jak mówi mężczyzna, zawsze fascynowały mnie tatuaże, ale nie mogłem zebrać się na odwagę. Nagle około 40 ork roku... Ork IRL! Ścieżka się otworzyła. Najpierw plecy, potem nogi. Fascynowały mnie wytatuowane oczy. Siema, trafiłem do studia tatuażu Rock the Body w Baden. Tam to życzenie stało się rzeczywistością. Nie ma wielu artystów zajmujących się modyfikacjami, którzy chcą podjąć się takiego zabiegu. Jednak oprócz oczu mężczyzna zdecydował się wytatuować całą głowę na czarno. Cały proces zajął kilka godzin, jednak jakby tego było mało, mężczyzna zdecydował się na inny dość kontrowersyjny zabieg. Mianowicie usunął sobie uszy. Ty rzeczywiście! Uszu nie ma, no ta. Ale creepy, ja pierdziele. Nosem mógł wysunąć, byłby Voldemort. Zdecydował się na inny dość kontrowersyjny zabieg. Jakie mianowicie dupę. Usunął sobie uszy. 9. Rico Ledesma. Rico Ledesma jest, jest szczęśliwym ork? Mężem i ojcem. Już wkrótce na świecie pojawi się jego druga pociecha. Od ponad roku ten 41-latek konsekwentnie realizuje swój cel. Upodabnia się do orka z powieści Tolkiena, Władca Pierścieni. Ty, on serio chce być orkiem! Gigantyczne kły, rozszczepił język oraz wytatuował 85% swojego ciała. Rico ma ogromny fanbase na Instagramie, gdzie śledzi go kilkadziesiąt tysięcy internautów. On sam z zawodu jest tatuażystą, a jego żona zajmuje się piercingiem. Zaczął się zmieniać 7 lat temu, żeby wyglądać inaczej, ale proces upodabniania się do orka trwa dopiero od ponad roku, tłumaczy. Mogłoby się wydawać, że mężczyzna wydaje majątek na swoje transformacje, ale nic bardziej mylnego. Większość zabiegów wykonuje jego żona. 8. Azjatki farbujące zęby na czarno. Jak on sra. Ty, ale no niezły creep. Ja wykonuje jego żona. Przerażające. 8. Azjatki farbujące zęby na czarno. W Europie z wielkim zaskoczeniem spotyka się fakt, iż w przeszłości, a czasami również współcześnie, Japonki jako integralny element swojego wyglądu przybrały również poczernione zęby. W kulturze, gdzie najbardziej pożądane są śnieżnobiałe zęby, zwyczaj ten wywołuje ogromne zdziwienie. Czerniąca mieszanka, zwana kanemizu, składa się głównie z proszku z orzechów rośliny zwanej sumakiem, z octanu żelaza oraz żywic i wyciągów roślinnych, a także octu zielonej herbaty i wina ryżowego. Oprócz działania upiększającego wygląd zębów, jej stosowanie miało również korzyści zdrowotne, czyli zapobiegało próchnicy i chorobom dziąseł. Europejczykom czarne zęby wydają się dziwne, ponieważ żyjemy w kulturze, gdzie od lat kreowany jest wizerunek zębów białych jako ideał piękna i zdrowia. Nawet w starożytności podróżnicy, którzy spotykali kobiety z czarnymi zębami na ulicach japońskich miast, wierzyli, że w ten sposób ich mężowie zmuszali je do wierności. Według Europejczyków, którzy mieli swoje własne kanony piękna, przedstawicielki słabszej płci z czarnymi zębami wyglądały po prostu brzydko. 7. Kobiety z ludu Himba. Himba to grupa etniczna zamieszkująca północno-zachodnią część Namibii. Jej liczebność szacowana jest na około od 20 do 50 tysięcy. Członkowie tego ludu prowadzą koczowniczy tryb życia, zajmują się przede wszystkim pasterstwem. Kilka, 32 miesiące! Prime oddaje. Dzięki wielkie, dziękuję bardzo. Hodują głównie kozy i bydło. Charakterystyczną cechą Himba są ich włosy. W czasie dojrzewania włosy dziewczynek plecione są z przodu, by zakryć im twarz. Kobiety, które osiągnęły już dojrzałość i są gotowe do zamążpójścia, wiążą włosy z tyłu głowy sznurkiem z palmy makalani. Kobiety zamężne noszą na czubku głowy skórzaną embrę, natomiast wdowy zdejmują embrę z głowy na znak żałoby. Cały strój kobiety waży około 12 kg. Składają się na niego liczne bransolety na ręce i nogi, metalowe obroże, pas, korale, a także inne ozdoby, z których większość wykonana jest ze skóry, kości i metalu. Plemię Himba wciąż kultywuje obowiązujący kanon piękna związany z aktem wybijania zębów. Dojrzewające dziewczyny pozbawiane są czterech dolnych zębów. Tak jak przedstawicielki płci pięknej na całym świecie, takie kobiety Himba chcą po prostu świetnie wyglądać. Co należy zrobić, aby zadbać o skórę w tak spartańskich i niesprzyjających warunkach?
Rozwiązaniem jest Otiize, lokalny specyfik wytwarzany w domowym zaciszu z masła i z wietrzeliny skalnej. Używana codziennie na ciało substancja nie tylko zapewnia niezbędną higienę osobistą, ale przede wszystkim skutecznie chroni przed słońcem, brudem i ukąszeniami insektów. Warto w tym punkcie również wspomnieć o promieniu Mvila z Angolii. Fryzury są bardzo ważne i znaczące w ich kulturze. Kobiety pokrywają włosy czerwoną pastą zwaną onkula, która jest wykonana z kruszonego czerwonego kamienia. Na włosy nakładają też mieszankę... Co to było? Która jest wykonana z kruszonego czerwonego... kamienia. Na włosy nakładają też mieszankę oleju zmiażdżonej kory drzew, ziół oraz suszonego krowiego łajna. 6. Plemię Bodi. Im grubsi, tym bardziej atrakcyjni. Im większy brzuch, tym bardziej atrakcyjny kawaler, twierdzą afrykańscy Bodi. Dla zdobycia kobiecych serc tuczą się więc na potęgę. Witaj w etiopskim plemieniu, gdzie mężczyźni rywalizują o miano najgrubszych w wiosce, pijąc miksturę, która jak twierdzą jest mieszanką krwi i mleka, żyjąc w izolacji przez 6 miesięcy. Młodzi mężczyźni są wybierani i karmieni specjalnymi posiłkami i miksturami właśnie przez 6 miesięcy, a potem wychodzą z ukrycia, aby pochwalić się świeżo nabrzmiałą sylwetką i wyłonić zwycięzcę. Najgrubszy mężczyzna jest potem uważany za... On ma płytę CD na jako kolczyk. Nie mogę. Jeszcze ktoś używa płyt CD na świecie. Ciekawe. Bohatera do końca życia. Bodi to jedno z plemion zamieszkujących dolinę rzeki Omo na kenijsko-etiopskim pograniczu. Tutejsze plemiona prezentują zaś mozaikę bardzo starych wierzeń i zwyczajów, które przetrwały żywe aż do naszych czasów. Sony podbiło świat. Większość mężczyzn z plemienia powinna mieć nadwagę, a prawdziwy wyraz temu przekonaniu dają w dorocznych obchodach Nowego Roku, który w kalendarzu Bodich przypada na przełomie czerwca i lipca. Organizowana wówczas ceremonia KL stanowi prawdziwą pochwałę otyłości. 5. Tran Van Hai. Mężczyzna nie obcinał włosów, ponieważ za młodu doświadczył traumatycznego przeżycia u fryzjera, w wyniku którego zachorował. Od tamtej pory zaczął unikać usług fryzjerskich i trwa to już ponad 50 lat. Tran Van Hai trafił na pierwsze strony gazet na całym świecie, gdy był już w swoich złotych latach. Wietnamczyk miał 73 lata, gdy ekipa filmowa odwiedziła jego dom, aby udokumentować jego niesamowitą cechę, naprawdę długie włosy. Jak sam przyznaje, włosy zmieniły także jego charakter, jak i wartości w życiu. Trans inspirował się mnichami, to może coraz śmierdzieć bardziej powiązany fest, z buddyzmem. Dzięki nim tak wygląda. Zaczął interesować się jest naturalną medycyną jest. I bezinteresownie pomagać ludziom. Pobił rekord Guinnessa, jego włosy były o metr dłuższe niż poprzedni rekord z Tajlandii. Czym jednak to śmierdzi, nigdy nie został widzowie? Oficjalnie wpisany do księgi rekordów. Włosy mężczyzny osiągnęły niemal 7 metrów długości. Ej, właśnie, rekordy Guinnessa możemy obejrzeć, co ludzie pobili w tym roku. O! 10 kg. Jest taki filmik, jest fakt, już się trzyma. Mężczyzna prawdopodobnie nigdy ich nie mył. 4. Ukraiński gigant Pawlo Nakoneczny. 185 kg wagi w wieku 23 lat. Zwany olbrzymem z Ukrainy lub ukraińskim Hulkiem, mężczyzna ma 194 cm wzrostu, a przygodę z kulturystyką zaczął już w wieku 14 lat. W 2017 został mistrzem świata juniorów w trójboju podczas zawodów organizowanych na Białorusi, podnosząc łącznie 885 kg. Dzień zaczyna od ogromnej miski płatków śniadaniowych, 12 jajek oraz litra mleka. Mężczyzna ćwiczy 4-5 razy w tygodniu i stawia na duże ciężary. Ukrainiec przykuwa ogromną wagę również do regeneracji po treningu. Znany jest z odwiedzania sauny, w której zanurza się w lodowatej wodzie na kilka minut. 3. Kobiety ludu Kajan. Jak musi wyglądać bez tego? Zamieszkuje wschodnie stoki gór opadające ku dolinie rzeki Saluin w północnej Mianmie. Do obecnych siedzib przybyli w okolicach X wieku z terenów Yunnanu w dzisiejszych Chinach. Mieszkają w dużych osiedlach, w bambusowych domkach, żyją z polowania, uprawy dzikiego ryżu zwanego paddy i zbieractwa owoców. W latach 60. XX wieku ich liczebność szacowano na około 25 tysięcy. Dzisiaj jednak trudno rzetelnie ocenić, ile zostało mieszkańców tego plemienia. Część z nich przeniosła się na przygraniczne tereny Tajlandii, gdzie stanowią swoistą atrakcję turystyczną. Kobiety należące do plemienia Kajan, a zwłaszcza te, które mieszkają na granicy Tajlandii i Birmy, muszą nosić złote pierścienie na szyi, które przedłużają im szyję
i nie pozwalają swobodnie ruszać głową. Kiedy ta tradycja zaczęła się pojawiać, był to sposób... To wygląda jak jakiś wazon z taką głową jako ozdobą. Dla mężczyzn z plemienia, aby uczynić swoje kobiety mniej atrakcyjnymi, aby mężczyźni z innych plemion nie przybywali, aby je porwać. Każdy pierścień, który jest zakładany na szyi dziewczynki, jest związany z jej wiekiem, a wraz z biegiem lat zwiększa się ich ilość. Całkowita waga pierścieni, które każda kobieta powinna nosić przy sobie, wynosi ponad 10 kg. 2. Kobiety ostrzące sobie zęby. Zmiana kształtu zębów jest szeroko rozpowszechnioną tradycją w wielu regionach kuli ziemskiej, m.in. w Afryce, ale w Etiopii, Sudanie, tak Namibii, wśród pigmejów Baka czy w plemieniu Wapare, także w orientalnej Azji, w Wietnamie i w Tajlandii. Na indonezyjskiej wyspie Bali corocznie ma miejsce rytuał ostrzenia dolnych siekaczy, ale to musi co jest boleć. Symbolem przejścia w wiek dorosły. Unika się raczej szlifowania górnych zębów, aby nie wzbudzać w otoczeniu negatywnych emocji, nie prowokować do gniewu, agresji czy zazdrości. Indonezja jest bardzo zróżnicowana etnicznie. Na kilkunastu tysiącach wysp żyje kilkadziesiąt różnych plemion. Jednak żadne plemię nie wzbudza takich emocji jak lud Mentawajów. W 1621 roku plemię odkryli Holendrzy. Jak donoszą źródła, obie strony były bardzo zadowolone z tego odkrycia. Mentawajowie określali ów okres jako stare dobre czasy, ciepło wspominając białych przybyszów, którzy chętnie kupowali ich towary i bardzo dobrze za nie płacili. Holendrzy nie wtrącali się w codzienny tryb życia plemienia, dając im pełną swobodę praktykowania rdzennych tradycji i rytuałów. Unikalnym atrybutem piękna wśród Mentawajów są zaostrzone zęby. Spiłowują je w ostre kły, uważając, że dodaje to urody zarówno mężczyznom, jak i kobietom. 1. Anthony Loffredo. Anthony Loffredo na Instagramie występuje jako Black Alien i swoim wyglądem szokuje internautów. Mężczyzna twierdzi, że chce wyglądać niczym kosmita, a kolejne operacje coraz bardziej go do tego zbliżają. Cały jest pokryty tatuażami, usunął sobie uszy i nos, a także zdeformował usta, a planuje już kolejne zabiegi. Chociaż już teraz wygląd 33-latka budzi grozę, to na jego profilu możemy wyczytać, że projekt zostania kosmitą jest obecnie ukończony dopiero w 34%. Loffredo dąży bowiem do zostania pierwszym na ziemi czarnym obcym. Anthony umieścił sobie też na głowie podskórne implanty, co nadaje jego skórze bardziej wyboistą strukturę. Dodatkowo pokrył niemal całe ciało czarnym tuszem i spiłował zęby, by były bardziej spiczaste. To już jest hardcore, naprawdę. Słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę